Cześć, zbliżają się walentynki, dlatego pokażę najlepsze gry dla zakochanej pary. Zapraszam! Jeśli jesteście zgranym teamem i nie boicie się wyzwań, to Kiwi jest dla Was. To pełna humoru gra zręcznościowa, w której sterujecie ptakami Kiwi, pracującymi na poczcie. Obowiązkiem graczy jest staranne i sumienne wykonywanie obowiązków pracownika poczty. Wszelkie paczki, listy i telegramy muszą trafić do swoich odbiorców w jak najszybszym czasie. Przy tej grze istnieje małe prawdopodobieństwo, że się pokłócicie, za to wspólnie spędzicie super czas. Z kolei Untitled Goose Game pozwoli Wam na wcielenie się w złośliwe gęsi. Tutaj też można grać w trybie kooperacji i wspólnie napsuć trochę krwi mieszkańcom do tej pory spokojnego miasteczka. Razem możemy dziobać napotkanych ludzi, okradać ich z drobnych, szarpać za nogawki i po prostu szerzyć chaos. Zawsze można też zrobić zawody i zawalczyć między sobą o tytuł najbardziej złośliwej gęsi. Dla par, którym za mało mocnych wrażeń, z całą pewnością mogę polecić całą serię Dark Pictures. Podczas rozgrywki przyjdzie nam sterować grupą osób, dlatego możecie podzielić się obowiązkami i ustalić, kto będzie kim grał. Muszę jednak wspomnieć, że każda gra z tej serii to naprawdę mocny horror. Dlatego jeśli Twoja wybranka albo wybranek nie lubią się bać, to lepiej omijać ten tytuł szerokim łukiem. W zależności od części, w którym będziecie chcieli zagrać, możecie zmierzyć się z potworami, czarownicami, a przede wszystkim z własnymi słabościami. W przypadku, jeśli szukacie gry stricte traktującej o miłości, ale przy okazji chcecie świetnie się bawić, to It Takes Two zostało stworzone dla Was. Co więcej, nie jest to na tyle skomplikowany tytuł, żeby Twoja druga połówka, która nie gra, nie poradziła sobie ze sterowaniem. A uwierzcie mi, jest to jedna z najlepszych gier opowiadających o miłości, w którą powinniście zagrać i może wyciągnąć z niej jakieś wnioski. Sama produkcja opowiada o małżeństwie, które planuje rozwód, ale pewne wydarzenia sprawiają, że z tą decyzją jeszcze będą musieli poczekać. Więcej nie chcę Wam zdradzać. To moje propozycje na walentynki, ale ciekawi mnie, czy macie jakieś swoje ulubione tytuły na Dzień Zakochanych. Dziękuję za oglądanie, życzę Wam cudownego weekendu i oczywiście widzimy się już niedługo. Hej!